będzie wyglądała sytuacja z pierwszą prezes właśnie, o której pan przed chwilą powiedział? Jak będzie wyglądała sytuacja pani prezes? No bo artykuł 183 z kolei Konstytucji mówi, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest powoływany przez prezydenta na 6-letnią kadencję spośród, prawda, sędziów Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego. A z drugiej strony artykuł 180 Konstytucji mówi, że sędziowie są nieusuwalni, a państwo ustawą spowodują, że zakończy się kadencja pierwszej prezes. Oczywiście, jest to konstytucyjne czy nie? Oczywiście ustawę zasadniczą trzeba interpretować nie w konkretnych punktach, ale w sposób szeroki. Ale my tutaj w tym projekcie, jak się zapoznałem, jest przedstawiany taki tryb, że w związku z przejściem w stan spoczynku, no, jak sądzę, no nie jest możliwe sprawowanie funkcji prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przez osobę, która przeszła w stan spoczynku. I są opinie konstytucjonalistów, które wskazują, jak sądzę, które wskazują, że ten artykuł 180 ust. 5 także w tym przypadku ma zastosowanie. No ale artykuł mówi. Są przykłady takie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład poważna choroba spowoduje, że pani prezes nie będzie mogła to tej 6-letniej kadencji ale sprawować. Ale właśnie, prawda? Ten sam artykuł 180, na który pan się powołuje, tylko bodajże w punkcie trzecim, mówi, że sędziowie są nieusuwalni. Sędziowie są nieusuwalni, a usunięcie sędziego wbrew jego woli następuje tylko na podstawie orzeczenia sądu, jeśli jest to zgodne z ustawą odpowiednią. Rzeczywiście, ale w przypadku, tutaj nie ma wyroku, ani orzeczenia w przypadku sądu. Zmiany organizacyjnej, artykuł 80 ust. 5, w przypadku zmiany ustroju sądu, sędziowie takiego sądu przechodzą w stan spoczynku. I jak sądzę, no, wynika to z tego, że no, sędzia w stanie spoczynku nie za bardzo jest w stanie sprawować urząd prezesa takiego sądu.